powinniśmy sygnały, że wydawca nie wywiązał się z zobowiązań i nie doszło do publikacji wspomnianego katalogu. Dlatego różnymi sposobami także na własną rękę próbowaliśmy dotrzeć do pana Stanisławskiego, aby poznać przyczynę i też dowiedzieć się, jak ta sprawa zostanie rozwiązana. Udało nam się skomunikować z nim i otrzymaliśmy informację, że przyczyna przesunięcia w czasie wydania katalogu jest związana z problemami prywatnymi i będzie on wydany, tenże katalog, ta książka, w pierwszym tygodniu stycznia 2017 roku. Ponieważ do końca lutego niestety publikacja nie ujrzała światła dziennego, dlatego burmistrz zdecydował, że sprawę przekazujemy policji. Takie zawiadomienie o możliwości popełnienia oszustwa zostało zgłoszone do Komendy Powiatowej Policji w Mławie.